Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj drużyna już wyjeżdża na pierwszy mecz w czasie wiosennej walki o rywalizację w drugiej lidze. I dlatego, jak zawsze przed rozpoczęciem konferencji, będzie ona składała się w takich dwóch części. Pierwsza to sprawy sportowe i rozmowa, pytania do trenera, do kapitana, oczywiście też w mojej stronę. Później zawodnicy chcą w miarę jak najszybciej wyjechać do Kalisza, żeby spokojnie dojechać. I dalej sprawy takie organizacyjne, klubowe, które są, też pewne tematy dodatkowe gdzieś tam może komentarze czy wywiady do poszczególnych mediów. Tak to będzie wyglądało. Także przed nami runda rewanżowa, chociaż już dwa mecze z tej rundy rewanżowej zostały rozegrane. Zostało 15 spotkań do zakończenia drugiej w sezonie 2022-2023. Po pierwszej rundzie możemy być zadowoleni, nawet bardzo, ponad to, co na początku gdzieś zakładaliśmy, budując zespół od prawie początku. Jesteśmy na piątym miejscu. Chcemy walczyć o utrzymanie możliwości awansu, czyli według mnie minimalna wersja to walka w barażach. Oczywiście chęć awansu jest zawsze otwarta i chcemy powalczyć o taką możliwość, zwłaszcza, że też otworzyła się możliwość przystosowania naszego obiektu, stadionu do rozgrywek pierwszej ligi. Planowane jest zamontowanie podgrzewanej murawy i mam nadzieję, że uda się dzięki temu spełnić wymogi licencyjne, aby móc w przyszłym sezonie, kiedy udałoby się awansować, skorzystać z takiej możliwości. Poproszę o kilka słów trenera w związku z przygotowaniami, zmianami też, które nastąpiły w tej przerwie zimowej. Później kilka słów kapitana naszego zespołu i oczywiście pytania związane w tych kwestiach sportowych, które w tym momencie, w tej pierwszej części nas interesują. Ja na sam początek chciałem tutaj wszystkich serdecznie przywitać. Widzę, że to zainteresowanie jest coraz większe, co moją osobę też bardzo cieszy, bo zaczyna coraz więcej osób żyć z tym klubem i myślę, że tego potrzebujemy, żeby było jak największe zainteresowanie. Tak jak już prezes powiedział, postaram się w minutkę, dwie powiedzieć, jak ten okres wyglądał. Przepracowaliśmy okres w dwóch etapach. Najpierw dostaliśmy przerwę po ostatnim meczu z Motorem Lublin, później się spotkaliśmy na dwa tygodnie, gdzie trenowaliśmy i zakończyliśmy to meczem. Później była znowu przerwa i później już okres przygotowawczy bez przerwy. Zagraliśmy kilka sparingów, gdzie chcieliśmy też dać szansę naszej młodzieży, chłopakom, których mamy. Było kilku zawodników testowanych, opuściło nas kilku zawodników, takich jak Łukasz Turzyniecki, Dawid Wojtyra, odszedł też już wcześniej Kamil Węgier, tak samo Butowski nas opuścił i jeszcze Sebastian Milanowski. Dołączyli do nas tutaj Kacper Szczudliński, doszedł też do nas Mariusz Gabrych i Kacper Jóźwicki. Czyli tak krótko podsumowując, odeszło 5 zawodników, przyszło 3. Szukaliśmy też jeszcze więcej wzmocnień i byliśmy tutaj cały czas z całym zarządem w kontakcie, cały czas była komunikacja na temat wzmocnień, ale nie udało nam się pozyskać zawodników dodatkowych, nie z naszej winy, nie chcemy też brać byle kogo lub zawodnika na ilość, tylko szukaliśmy ludzi, którzy nas wzmocnią i chcą też w tym projekcie uczestniczyć. Ja jestem tego zdania, że albo bierzemy kogoś, kto z miejsca nam pomaga i naprawdę jest, identyfikuje się z tym klubem, a jak mamy wziąć kogoś, kto chce tylko tutaj przyjść i cieszyć się tym wynikiem, który jest i w nim się tylko pod nim podpisać, to takich osób już nie szukamy, bo mamy uzdolnioną młodzież i wolimy stawiać na swoich chłopaków, jeśli chodzi o szerokość, a z tej szerokości, tak jak widzimy, pojawiają się później zawodnicy tacy jak Marcin Czernis, czy Łabecki, czy Branecki. Są zawodnicy, którzy też zaczynali tutaj w szerokości, a teraz są zawodnikami, którzy grają dużo, a nawet stają się podstawą. Sarnowski też do nich oczywiście należy. Dzień dobry. Ja tak jak trener cieszę się, że takie duże zainteresowanie jest dzisiejszym dniem. Mam nadzieję, że tak samo będzie z kibicami na meczach.
Co do przygotowań, uważam, że przeprowadzowaliśmy bardzo dobrze ten okres. Dużo poświęciliśmy czasu na przygotowanie fizyczne, ale i taktyczne. Dlatego myślę, że ta runda pod kątem takim taktycznym będzie jeszcze lepsza niż tamta. Chciałbym też tutaj potwierdzić właśnie te nasze starania w kwestii pozyskania zawodników. Na pewno kryterium, które braliśmy, było zupełnie inne niż w latach poprzednich. Dla nas najważniejsze było to, że ktoś wspomoże zespół, podniesie jakość tego zespołu i chce podpisać się pod tym projektem i trwać w tym projekcie dłużej niż tylko do czerwca. To były kryteria. Nie zawsze udało się to właśnie zrealizować i dlatego decyzje w kwestii tego, że w jakiś sposób dołączyło więcej osób, ale ja wierzę w ten zespół, widzieliśmy ich grę, widzimy jak oni pracują ciężko i jak się zmieniają pozytywnie, to jest bardzo ważne. Chciałbym też przy okazji tutaj powiedzieć o zawodnikach, którzy zostali wypatrzeni, tak można powiedzieć, z naszej akademii, przygotowywali się w czasie okresu przygotowawczego. Mam nadzieję, że być może któryś z nich będzie miał możliwość debiutu w tej rundzie. Będzie to na pewno osiągnięcie. Już sięgamy do roczników 2005-2006 i są to tacy zawodnicy jak Kacper Łaszak, Filip Kasprzykowski, Artur Łąpieś, Bartek Leszczyński, Jan Piruk. Są też kolejne osoby, które będą zapraszane i z biegiem czasu, mam nadzieję, będą stanowili o jakości, tak jak wymienieni ci, na których postawiliśmy 2-3 lata temu, a dzisiaj grają w sposób systematyczny w naszym zespole i takie było zawsze przesłanie i cel naszego zespołu. Jeżeli są pytania o tych kwestii sportowych, bo one są w tym momencie najważniejsze, nie chciałbym tutaj trzymać zespołu, nie wiadomo ile, niech sobie spokojnie jadą, mają czas na to, żeby spokojnie dojechać do Kalisza i jutro rozpocząć ważną rywalizację, bo ten mecz też jest ciekawy, kluczowy, a w pierwszej kolejce aż 3 spotkania są pomiędzy sobą zespołów, które są w górnej części tabeli i to też będzie ciekawie wyglądało. Oczywiście dla Państwa też wyłożony był terminarz, który można zamieścić na Waszych stronach, mediach czy w relacjach z tej konferencji. Drużyna ostatnio zgodziła się od nowego pomocnika Kaspara Jóźwickiego. 7 to w przypadku szczęśliwy numer? Nie wiem, że 7 został przejęta po poprzednim obrońcy. Tak, po Łukaszu Turzynieckim. Mhm. Tak, ja nie wierzę w takie rzeczy. Też nie gram w totolotka, bo uważam, że te liczby to nie są naszym zadaniem. Dostał po prostu numer, były możliwości wziąć też inny numer, on się zdecydował na ten numer i nie ma takiego czegoś, że jest to numer zobowiązujący lub niezobowiązujący. Na boisku każdy gra w koszulce i ważne, żeby herb tej drużyny reprezentować jak najlepiej i liczy się przód koszulki, a nie tył. Ja tak uważam, na ten tył trzeba sobie zapracować grą na boisku. Rozumiem, że ten nabytek miał za zadanie wzmocnić środek pola, pozostałe części. Czułeś się pewnie? Tak jak już prezes mówił, szukaliśmy zawodników, którzy chcą w tym projekcie uczestniczyć dłużej, a nie tylko pół roku. Nie szukaliśmy wypożyczeń, tylko zawodników, którzy będą do nas należeć, żeby nie było podobnej sytuacji, jak była w ostatnich latach. Udało nam się to. Kacper jest zawodnikiem, który potrafi zagrać na kilku pozycjach, więc daje mi kilka możliwości. Nie jest to tylko środek, może też zagrać na boku, co próbowaliśmy w sparingach. I muszę przyznać, że bardzo dobrze się zaprezentował i tak samo teraz w nagrodę będzie w meczu z Kaliszem w kadrze, dlatego uważam, że jest to na dzień dzisiejszy dobry transfer i mam nadzieję, że obroni się też w lidze. A jak pan ocenia występy zawodników w sparingach w czasie przygotowań do nadchodzącego sezonu? Jak ja oceniam, u mnie jest to tak, że wynik zawsze jest ważny, ale my mamy inne zadania na mecz, o którym osoby z zewnątrz nie wiedzą i nieraz po prostu chcemy się skupić tylko na bronieniu, nieraz chcemy się skupić na szybkim ataku, nieraz chcemy zdominować przeciwnika, jeśli chodzi o posiadanie piłki. I często jest tak, że ja tymi zadaniami też wymuszam
trudniejszy mecz, bo jeśli ja powiem, że chcę cały czas dominować, cały czas iść wysoko, to otwieram też przestrzeń za plecami i to jest dla drużyny trudne i jest, ale tak trenuję ten, tą pracę z tym doskokiem, ten interwał, to co nas tak krystalizowało, tak pokazywało, że jesteśmy tą drużyną, to było nasze DNA, dlatego mówię, na każdy mecz były inne zadania, ja uważam, że wszystko wyglądało tak jak chcieliśmy, na pewno były jakieś też słabsze strony, ale nad nimi pracowaliśmy. Ostatni mecz tutaj z Wartą Poznań też wypadł bardzo dobrze i ja jestem zadowolony z drużyny, wierzę w tą drużynę i tak jak już wczoraj powiedziałem, że jeśli przeniesiemy tą radość z treningów na boisko, nieważne czy to będzie w Kaliszu, czy to będzie tydzień później u siebie z Pogonią Siedlce lub ze Stomilem Olsztyn, to jestem przekonany, że będą dobre wyniki, będziemy dobrze wyglądać, bo widać tą radość, widać ten progres, widać, że drużyna jest coraz mocniejsza, a to jest dla mnie najważniejsze i nieważne jak potoczy się następny mecz, dwa lub trzy, ja widzę to jako proces, a nie stawiam wszystko na jeden mecz, że tak jak tutaj słyszałem 10-0 wygrana, to jest wszystko świetnie, jak przegraliśmy z Pogonią 3-0, gdzie byliśmy dużo lepszą drużyną, jeśli chodzi o posiadanie, to było wszystko źle. Ja nie patrzę tak na to. Jak wygramy w Kaliszu, to nie znaczy, że jesteśmy najlepsi w Polsce. Jak przegramy, że najgorsi. Tylko my nad czymś pracujemy i staramy się po prostu wystawiać najmocniejszą jedenastkę i drużynę, która chce dla tego klubu walczyć o jak największą ilość punktów. Awans do pierwszej ligi. Ja myślę, że tutaj najlepiej to prezes podsumował. Lepiej tego bym nie zrobił, że zaczynając tutaj, jak przychodziłem, też już to parę razy powtarzałem, bo mieliśmy 5 zawodników, 4 tygodnie przed ligą, później nas było 4 i udało nam się złożyć drużynę, która zaczęła dobrze funkcjonować. Nie wiem, na początku, w tych pierwszych meczach, ale z meczu na mecz było to coraz bardziej to, co ja chcę oglądać, to co tutaj przedstawiałem, żeby zostać trenerem, przedstawiałem ten plan i wyglądało to tak, jak chcę. I jeśli tutaj chodzi o naszą drużynę, jestem bardzo zadowolony i dziwne by było, jakbym powiedział, zajmując 5 miejsce, tak jak prezes mówił, że no dalej walczymy o utrzymanie. Powiem panu w skrócie, chciałbym w jak najkrótszym, jak najszybszym czasie zdobyć tą ilość punktów, która daje utrzymanie, żeby skupić się w 100% na walce o te miejsca, które powiedział prezes. I uważam, że im szybciej zdobędziemy te punkty, tym będzie nam łatwiej, a reszta będzie musiała o tym myśleć, co zrobić, żeby zdobyć te punkty. Ja chciałbym osobiście, moim planem jest zająć miejsce, które daje nam szansę bić się o baraże, bądź daje nam szansę bezpośrednio awansować, bo jeśli jesteś na tym 5 miejscu, to czemu masz na nim nie zostać lub się polepszyć i skończyć na miejscu 1 lub 2. Uważam, że żadna drużyna nie była w stanie nas tak zdominować w tych pierwszych kolejkach, żebym powiedział, że mamy się bać. Jedziemy do Kalisza i nie gramy na remis, nie gramy tutaj, żeby przetrwać, tylko jedziemy, żeby wziąć 3 punkty z Kalisza i przybliżyć się do przeciwnika. Panie trenerze, mówiąc o KKS-ie, czy grając z tym zespołem, już pan wie, jak możemy zagrać z tym zespołem? Czy pan ma jakieś wiadomości, jak grać taktycznie? Ja uważam, że na każdy mecz jesteśmy świetnie przygotowani. Na ten mecz zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. I drużyna tak samo. Kalisz jest bardzo mocną drużyną, tu nie ma co ukrywać. Stworzyli najwięcej sytuacji w drugiej lidze, strzelili najwięcej bramek w drugiej lidze, ale jak spojrzymy na pierwszy mecz, który był tutaj ciężki z nimi, uważam, że przy odrobinie szczęścia, jeśli Adron Piekarski strzela na pustą bramkę z 3 metrów, to wygrywamy ten mecz 3-2. Czy zasłużenie, czy nie, to już jest inna rzecz. I tak samo w pucharze. Uderzamy w pierwszej połowie w słupek, mamy szansę na 1-1, mecz się inaczej potoczył. Ja jestem pewny, że jesteśmy w stanie zdominować tą drużynę, że jesteśmy w stanie narzucić swoje tempo, co pokazaliśmy też w pucharze. Można sobie wejść na statystyki, to nie my biegaliśmy za piłką i nie boję się tego przeciwnika. Jadę tam po prostu jak do każdego innego, szanuję tą drużynę, bo pokazała co potrafi nie tylko w lidze, ale też w pucharze Polski, ale jak mielibyśmy się bać, to po co jechać? To szkoda wydawać pieniędzy na ten cały wyjazd i lepiej zostać tutaj w domu i pójść pograć w kręgle. Mamy pewne cele wewnątrz drużyny, chcemy się pokazywać z jak najlepszej strony i tak jak już powiedziałem, nieważne jakim wynikiem zakończy się ten mecz, ja wierzę w tą drużynę, wierzę w moich zawodników, wiem co potrafią pokazać i jestem pewny, że wyjdziemy jutro i pokażemy w 100% to co potrafimy, a co na koniec wyjdzie, to tak jak już powiedziałem, zależy jak bardzo postawi się nam przeciwnik.
Czy ktoś w zespole narzeka na urazy i kontuzje jakieś? Udało nam się wypracować taką mentalność, tu może Andrzej też coś powie, że nie mamy osób, które narzekają, tylko staramy się pracować, a jak nas coś boli, to od tego jest fizjoterapeuta, żeby temu zapobiegł, a nie mamy miejsca tutaj na narzekanie. Chciałbym podziękować, życzyć szczęśliwej podróży i zwycięstwa, przywiezienia 3 punktów do Olimpii, a my będziemy kontynuować jeszcze chwilę konferencję związaną z sprawami organizacyjnymi, tym co się dzieje w klubie i pytaniami takimi konkretnymi. Powodzenia, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Chciałbym poruszyć tematy związane z funkcjonowaniem klubu, jak niektórzy zobaczyli też w mediach społecznościowych. Wczoraj mieliśmy nadzwyczajne walne zebranie zarządu, nastąpiły zmiany w zarządzie. Zostały wymienieni przedstawiciele kibiców w zarządzie klubu i mam nadzieję, że te nasze działania wspólne przyczynią się do tego, że będziemy mogli przygotować się do tego, aby walczyć o wyższe cele, bo to jest chyba kluczowe, istotne. Musi być współpraca, odpowiednie relacje. Też w ostatnim czasie pojawił się sponsor strategiczny w naszym klubie, gdzie dawno takiego sponsora nie było. Też przy okazji konferencji chciałbym podziękować miastu, które zawsze wspiera poprzez dotacje. Zostaliśmy w tym roku docenieni poprzez to, że otrzymaliśmy najwięcej dotacji łącznie na szkolenie dzieci i młodzieży i na rywalizację w drugiej lidze i funkcjonowanie. Za to dziękujemy. Dziękujemy za tą obietnicę podgrzewanej murawy. Mam nadzieję, że uda się to zrealizować w odpowiednim momencie dla klubu. Dla nas jest to ważne, że współpracujemy i z samorządem, i z przedstawicielami wyższego szczebla. Udało nam się znaleźć sponsora tego głównego, ale są rozmowy prowadzone z kolejnymi, dlatego że zrobiliśmy nieco zmianę pewną funkcjonowania i działania w stosunku do sponsorów, o czym za chwilę powiem. Zanim do tego przejdę, chciałbym też powiedzieć o akcji, która rozpoczęła się o 1,5% na Olimpię. Chcielibyśmy zachęcić wszystkich mieszkańców, kibiców Olimpii Elbląg na to, żeby przekazali swoje procenty z podatku na Olimpię. Mamy ambitny cel, bo chcemy wyremontować boisko przy ulicy Moniuszki, a dokładniej chcielibyśmy tam w przeciągu 1 lub 2 lat zamontować automatyczne nawadnianie tego boiska, aby lepiej służyło dla piłkarzy, żeby łatwiej można było planować treningi, lepiej mogło być wykorzystywane i to jest chyba dla nas bardzo, bardzo kluczowe. Dlatego zachęcamy ci, co pragną wesprzeć tą akcję, proszę o przekazanie tego procenta. To hasło, to nic nie kosztuje. Wystarczy napisać, przekazać i wystarczy. Także to jest bardzo ważne. Co do funkcjonowania też klubu, ten rok 2022 był bardzo dla nas pracowity, bo zmieniliśmy spojrzenie na poszukiwanie sponsorów i rozszerzyliśmy swoje spojrzenie nie tylko na Elbląg i okolice, ale poszliśmy bardziej globalnie. Aby móc tak zrobić, trzeba było sprawdzić, jaką wartość ma Olimpia marketingową. Przez cały rok robiliśmy badania. Pierwsze półrocze pokazało nam pewien obraz tych badań. Zrobiliśmy analizę i w drugim półroczu wyciągnęliśmy wnioski, zwróciliśmy uwagę na to, co jest ważne dla sponsorów. I chciałbym podzielić się z Państwem taką analizą, oceną tego, jaką wartość marketingową ma Olimpia Elbląg. Ile udało się wypracować i ile mają takiej korzyści, nie finansowej, ale wizerunkowej, sponsorzy, którzy współpracują z naszym klubem. I chciałbym tu pokazać taką prezentację, aby
abyśmy mogli w jakiś sposób zrozumieć, o czym mówimy. My podjęliśmy to nasze badanie od stycznia do grudnia i widzimy, że wartość marketingowa Olimpii w 2022 roku wyniosła prawie 10 milionów złotych. Tyle można by było w jakiś sposób uzyskać korzyści. Wiadomo, może udaje nam się zrobić 10% tego, czy 15%, i dlatego mamy olbrzymie pole manewru. Tutaj chciałbym pokazać przede wszystkim, co jest najbardziej cenne. Nazwa Olimpia Elbląg, nasze miasto, które też promujemy, sprzęt, który jest partnerem technicznym, help naszego klubu, i zaczynają się sponsorzy, czyli ci, którzy najpierw byli na głównych miejscach. Takie mają wartości marketingowe, także to też jest bardzo ważne i pokazuje, ile my możemy przekazać naszym partnerom. Telewizja, czyli transmisje meczowe, przyniosły taką wartość marketingową dla klubu. Mamy tutaj internet, czyli wszystkie portale internetowe, które piszą w różnych miejscach, i mamy to sprecyzowane bardzo konkretnie, gdzie konkretnie pojawiają się te rzeczy. I social media, z których największą wartość daje nam Facebook i zaraz za tym Instagram, dlatego warto to robić. I mamy tutaj prasę w takiej przestrzeni. Efektem tej analizy jest właśnie pozyskanie sponsora strategicznego. To nie przyszło znikąd. To przyszło dzięki pracy, dzięki wsparciu osób, które pomogły przedstawić nasz projekt. I ten projekt został zauważony i chcemy go właśnie kontynuować. I dziękuję wszystkim, którzy do tego się przyczyniają, że klub może się rozwijać. Zaczynając od miasta, poprzez samorząd, poprzez inne instytucje, poprzez przedstawicieli czy posłów, czy inne osoby, które są przedstawicielami rządu, którzy chcą pomóc Olimpie. My nie jesteśmy polityczni, my jesteśmy apolityczni i chcemy tacy zostać. Naszym celem jest dobro naszego klubu przy współpracy ze wszystkimi środowiskami. Bo jeżeli będziemy współpracować, jeżeli wszyscy, każda ze stron, kibice, klub, samorząd, inne osoby, które mają możliwości i wpływy, położą ręce na jeden stół i będą chciały osiągnąć ten cel, który zamierzamy, to zrobimy. Jeżeli będziemy w jakiś sposób sobie utrudniać, to nie będzie tego efektu. Mam nadzieję, że udało się przedstawić ten projekt i załagodzić relacje, poprawić relacje z kibicami. Mam nadzieję, że te wszystkie inne rzeczy i wsparcie samorządu przez dotacje i przez chęć inwestycji w nasz obiekt pokazuje, że te nasze przedstawiane projekty są dobre i właściwe. To, że firma zewnętrzna, duża, ze Skarbu Państwa, po prześwietleniu naszego klubu stwierdziła, że warto w nas zainwestować, to też jest dobry objaw i mam nadzieję, że uda nam się tak zbudować budżet klubu, że w przypadku awansu, który może się pojawić w czerwcu, będziemy gotowi, aby tam rywalizować. I to jest taki cel. Taka jest strategia i działanie klubu. Panie prezesie, mam pytanie, bo temat energii z grupy Orlen to jest tajemnicą gospodarczą i pan tego na pewno nie ujawni. Natomiast ja mam pytanie w tym temacie finansowym. Jaką mamy dotację, w jakiej wysokości od tych wszystkich sponsorów, którzy chcą naszemu klubowi pomóc? Ile to wynosi w milionach złotych rocznie? Czy to jest milion, półtora miliona od pozostałych sponsorów? Znaczy, chciałbym powiedzieć, żeby to też jasno wyglądało, że budżet klubu trzeba podzielić na dwie sfery. Jedną to jest sfera finansowa, a druga niefinansowa. I na przykład w tej wersji, w tym wsparciu, chociażby miasta, trzeba wyraźnie powiedzieć, że otrzymujemy od miasta dotacje w sposób finansowy,
ale też otrzymujemy od miasta wsparcie w postaci obiektów, tego wszystkiego, z czego korzystamy, z tych możliwości, które są nam dawane i jest to bezpłatnie. Kiedy byśmy to zliczyli, to też ta kwota jest dosyć duża. Także to trzeba umieć ocenić. Ja nie chciałbym jakoś dzielić samorządu od sponsorów. My jako zarząd mamy stworzyć budżet, który pozwoli nam grać dzisiaj w drugiej lidze i przygotować się do gry w pierwszej lidze tak naprawdę. I teraz w jaki sposób to będzie wyglądało? Ja bym chciał, żeby było jeden do jednego. Ile my znajdziemy sponsorów, które miasto nas wesprze, ale to jest nierealne i trudne. Dzisiaj pod względem finansowym jest to jakaś przestrzeń w postaci 1/3, 1/4 wsparcia samorządu do całego budżetu klubu tak naprawdę, który jest, tak? I to jest tego finansowego, pomijam to wsparcie niefinansowe, tak jakby, które jest też bardzo duże i o którym trzeba też pamiętać. Ja chciałbym powiedzieć, że chciałbym, abyśmy wszyscy umieli usiąść do stołu i jeżeli w sercu mamy chęć dobra dla Olimpii, to musimy wspólnie działać i budować ten budżet, to środowisko, tą atmosferę na trybunach, to wszystko, co przyniesie efekt taki, o którym mówiłem. Tak nas oceniono. Ja uważam, że gdybyśmy lepiej popracowali i wszyscy byśmy działali dla dobra Olimpii, a nieraz nie przeciwko dobru klubu czy Olimpii, to ten współczynnik nie byłby na poziomie 9 milionów, tylko byłby na poziomie może 15 milionów. Chciałbym powiedzieć jako też prezes drugiej ligi, że mam obraz i wgląd do danych powiedzmy całej ligi i my jesteśmy na drugim miejscu pod względem wartości marketingowej w naszej lidze. Zaraz za Motorem Lublin. Także jest to wyzwanie i też taka zachęta do pracy, że może by się wydawało, nieraz niektórym się wydaje, że tu się nic nie robi, a jesteśmy oceniani bardzo pozytywnie, tak? Nad klubami, które naprawdę mają środki i pieniądze, chociażby jak Kołobrzeg, chociażby jak Polonia Warszawa, chociażby jak inne kluby, które inny wkład finansowy na tą otoczkę swoją dają tak naprawdę całą. Pan prezes mówił o płycie podgrzewanej. Jak daleko są zaawansowane rozmowy z Urzędem Miasta? Na tym etapie, z tego co wiem, to są prowadzone analizy i rozmowy z innymi miastami, mosirami, które ostatnio realizowały takie płyty. Są rozmowy, w jakiej formie ma być to podgrzewanie, czy podgrzewanie elektryczne, gdzie mamy przygotowane całe zaplecze w postaci czy agregatu, jakby miało być to podgrzewane agregatem, czy poprzez przyłącze, które jest do lodowiska, czy do oświetlenia, które nie generuje dodatkowych dużych kosztów. Czy też to będzie miejskie podgrzewanie z sieci miejskiej, chociaż to jest dużo droższe. Jest wybór metody, tak jakby formy tego wszystkiego. Mam nadzieję, że niebawem spotkamy się po to, aby sprecyzować i wybrać kierunek. Następnym etapem jest spotkanie z przedstawicielami PZPN-u, którzy akceptują koncepcję takiej przebudowy, czyli sprawdzają, czy wszystko jest zgodne z wymogami licencyjnymi i następnym krokiem powinien być przetarg i wykonanie. To jest taka procedura tego działania. Dzisiaj jesteśmy na tym etapie, gdzie szuka się, gdzie sprawdza się, jak to funkcjonuje w innych miastach, jakie były koszty realizacji tego, jaka metoda. Są trzy metody, jest sieć miejska, glikol i elektryczna forma podgrzewania murawy. I tu jest ważny wybór, co będzie dobre, najtańsze i właściwie przez nas wykonywane, żeby dodatkowych kosztów nie ponosić z instalacją tego, bo nieraz mówi się o dużo większych kwotach, dlatego że mówi się też o rzeczach, które trzeba było zrobić wokół boiska, aby móc przyłączyć to ciepło, które ma dochodzić, odpowiedni przekrój rur czy różnych innych rzeczy, które to są koszty, jak wiemy, bardzo duże robienia pewnej odnogi, instalacji czy czegoś. Jeżeli mamy pewne sprawy na miejscu, warto rozważyć, czy nie jest to lepsze do skorzystania.
Czernelka przedłużyła też Akademię Piłkarską na kolejny rok olimpijskiego marzenia z Orlenem i ile osób bierze udział w Akademii? W Akademii jest około 500 dzieciaków, którzy trenują od najmłodszych przez dziewczynki do drugiego zespołu, bo drugi zespół traktujemy jako finisz Akademii. Tam grają chłopacy, którzy są w wieku juniora. I to jest też ważne, że ten wiek awansowaliśmy do makroregionu, a w tych rozgrywkach grają młodsi, kolejni, czyli robimy tak, że szybciej zaczynają grać ze starszymi i to przyczynia się, że oni łatwiej mają przejść później do pierwszego zespołu. Co do energii, umowa jest tak jakby, jest to sponsor strategiczny dla całego klubu, do tej pory był tylko dla Akademii, zostaliśmy przez to też zweryfikowani, sprawdzeni, jak działamy. Też dalej są prowadzone rozmowy nad utrzymaniem Barcia w Akademii przez konkretnie Orlen, który był sponsorem, ale to wiadomo jest czas negocjacji, sprawdzania sprawozdań i różnych rzeczy, które są w dużych korporacjach, to nie jest takie proste i łatwe, trzeba przejść pełną weryfikację, ale nie zostało powiedziane nie, więc liczymy, że może czy w marcu, czy w kwietniu uda się dopiąć, tak jak w tamtym roku, pewien program na ten rok, w którym już działamy. My jesteśmy otwarci, gotowi i chcemy dalej współpracować. Czekamy na to wszystko. Staramy się z tymi sponsorami, którzy są, zawsze rozmawiać i czasami rozumieć trudną sytuację danej firmy, tej mniejszej nieraz, bo są trudne czasy. Jest czas wojny, jest czas wzrostu, inflacji, nie zawsze na to są środki i chcemy, żeby te firmy zostały przy Olimpii, chociaż czasami może mają trudności swoje wewnątrz firmy i czasami czy chcą coś zmniejszyć, czy sobie przesunąć na późniejszy czas wsparcie klubu w danym roku, ale chcemy, żeby trwać przy tym. Szukamy nowych i przy okazji też zapraszamy przez media tych, którzy może chcieliby zainwestować w Olimpię, w Akademię, w seniorów, aby w Elblągu pojawiło się to, na co długo czekamy. Panie prezesie, jaki procent budżetu, znaczy nie mówię o konkretnych kwotach, ale jaki procent budżetu zapewnia sponsor strategiczny dla klubu? Znaczy to nie chciałbym tak mówić. Na pewno jest to sponsor, który w tym momencie daje najwięcej, dlatego nazywa się strategiczny, tak jakby na pewno my walczymy o takiego sponsora, który będzie wspierał nasz klub jeszcze bardziej, tak jakby i też liczymy, że poprzez czy awans, czy poprzez wykazanie się w naszych działaniach, czy po tym awansie jest możliwość renegocjacji umowy na przykład z Energą, albo w czasie przedłużania umowy na kolejny sezon, że będziemy pokazywać tą swoją wartość poprzez takie analizy, oceny zewnętrzne, merytoryczne, ile my dajemy tak naprawdę, tak? Ile my sobą reprezentujemy, ile oddajemy tego wkładu nie finansowego, ale wkładu pozytywne patrzenie na daną firmę, tak? I to jest ważne i myślę, że istotne jest, aby współpraca była długofalowa, systematyczna. To nie zawsze chodzi o to, żeby w danym roku mieć dużo więcej, a później nie mieć nic, bo to jest trudne, tylko przez swoją pracę przedłużać dalej to działanie. Nie chciałbym mówić o kwotach, bo one są gdzieś tam zastrzeżone i nie można o tym mówić, jak powiem ile procentów, to można sprawdzić jaki jest budżet i to już będzie gdzieś tam w pewnych rzeczach uchybieniem się z jakiegoś zobowiązania, które gdzieś mamy, ale jest to sponsor, który daje zdecydowanie najwięcej i dawno takiego sponsora nie było, który był w podobnej, zbliżonej kwocie w naszym klubie. A jakie jeszcze środki zapewnia sponsor strategiczny poza środkami finansowymi? No na pewno różnego rodzaju wsparcie, eventy, które gdzieś tam wspólnie realizujemy, czy Dzień Dziecka, czy coś w czasie wakacji, czy jakieś takie rzeczy, które będą robione wraz z naszym sponsorem strategicznym. Mam nadzieję, że w ciągu sezonu będziemy to przedstawiać, pokazywać takie możliwości. Dla nas najważniejsze jest dzięki
też wsparciu naszego sponsora, w których momentach przybliżyć się do kibiców, do ludzi, do tych osób, które nie chodzą jeszcze na mecze, a chcieliby chodzić na mecze, tak? Mam nadzieję, będą jakieś konkursy dla tych, którzy są płatnikami naszego sponsora, aby w jakiś sposób mogli być na meczu, mieć jakąś taki wejście, karnet czy zaproszenie na dany mecz. To jest kwestia jeszcze doprecyzowania, ale myślę, że takie sprawy też będą się pojawiać. Proszę jeszcze powiedzieć, jaką rolę w funkcjonowaniu klubu odgrywa ambasador klubu, prezes aktywów państwowych, pan Andrzej Śliwka? Znaczy, pan Andrzej Śliwka został nazwany przeze mnie ambasadorem klubu, bo jako osoba, która jest kibicem Olimpii, wywodzi się z tego środowiska regionu, no jest przeze mnie też znana, zanim jeszcze był ministrem aktywów państwowych. Pomaga na pewno w realizacji, w spotkaniach, w rozmowach. Tak, to jest takie wsparcie, o którym mówiłem, że zapraszam wszystkie osoby, żeby położyły ręce na stół i wspólnie działały, żeby to było w taki sposób. Ja nie wykluczam współpracy z panem Andrzejem Śliwką, z panem prezydentem, z innymi osobami, którzy chcą dobra naszego klubu. Tak? Panie prezesie, za tydzień czasu jesteśmy gospodarzem meczu mistrzowskiego, ligowe punkty. Ja wiem, że pan jako dobry organizator jest w stanie zawsze coś pomóc. Ze względu na to, że mamy taką aurę, a nie inną, pogodową, a mamy wśród dziennikarzy również na meczach kobiety, jak panią Nadczyńską, panią Anię i tak dalej, czy nie moglibyśmy skorzystać w tych warunkach, nie pracując na powietrzu, na tych pulpitach, z jednych z pomieszczeń tutaj obok tych, co jest przy tego speakerze? Myślę, że to jest dosyć trudne, ze względu na to, że w jednym z pomieszczeń jest punkt dowodzenia policji, który tam w czasie imprez masowych, a wszystkie mecze naszego klubu są imprezami masowymi, jest wydzielone i tam jest działanie. Speaker jest jakby bezpośrednio pod działaniem czy pod zwierzchnictwem punktu dowodzenia, w którym musi realizować wskazówki, komentarze czy komunikaty, które są przez osoby jakby obsługujące mecz z policji przekazywane i tam nie powinno być osób. Przemyślę, jak to można zrobić, co można zrobić, ale jest to raczej dosyć trudne. Tak jakby, tak? Tam w tym pomieszczeniu po prostu formalnie nie powinny przebywać inne osoby oprócz speakera. I osób dowodzenia, policji, kierownika i tak dalej. Oni tam zapadają jakby kluczowe, najważniejsze decyzje. Jak nic się nie dzieje, jest wszystko w porządku. Jak zaczyna się, jest jakaś sytuacja na stadionie, tam oni wszystko decydują i na pewno nie jest dla nich to komfortowe, kiedy są inne osoby. Oczywiście po meczu zawsze zapraszam na konferencję. Postaramy się przygotować, żeby po chłodnym meczu była tu czy herbata, czy kawka do dyspozycji dziennikarzy, czy coś słodkiego. Jesteśmy to w stanie zrobić i to jest miejsce dla was przeznaczone.